Oddajcie Polskę Polakom, oddajcie nam co nie wasze, oddajcie Polskę Polakom, uwierzcie to jednak jest nasze, oddajcie Polskę Polakom, nie dajcie się mu prosić, oddajcie Polskę Polakom, póki jeszcze chcemy prosić. Wyciągnę tak rękę, wskażę na Państwa, będę wyglądał tak, jak na takich plakatach, na których zachęcano przez ten gest i przez tą sytuację tych, którzy są tam po drugiej stronie, do tego, żeby się zastanowili nad tym, co tu z tej strony jest artykułowane. Czasami to był taki napis, albo tutaj na dole, że co zrobiłeś dla Ojczyzny, co zrobiłeś dla Polski, czy już się zaciągnąłeś do woja. I tak dalej, i tak dalej. A ja chcę Państwa zapytać: czy byłbyś gotów zginąć za ojczyznę? Prawda, że straszne jest to pytanie? W świecie mięczaków, pacyfistów i ludzi niestabilnych płciowo i emocjonalnie, to więcej niż niepoprawne. Ale za tym pytaniem idzie jednak cały szereg pozytywnych historycznych, a jakże polskich skojarzeń, że przecież tak trzeba, że to jak najbardziej istotne, że. Jak najbardziej i z ducha patriotyczne, że tak postępują prawdziwi bohaterowie, I jeszcze że tych, co tak właśnie zginęli, z definicji czcić należy. No dobrze, ale mnie nurtuje tak naprawdę inne pytanie. Czy byłbyś gotów dla ojczyzny zabić? W panteonie polskich bohaterów narodowych jest aż gęsto od honorowych zgonów na polu bitwy. Niejednokrotnie wobec przeważających sił nieprzyjaciela, albo wręcz w sytuacjach zwanych beznadziejnymi. Wiemy, że nie jeden raz byliśmy podpuszczani do takich zachowań, podpuszczani w cudzym interesie. Mniejsza. W każdym bądź razie potrafiliśmy te przegrane zamienić na pozytyw, na coś, co w końcu doprowadziło do niepodległości. W zły czas naszych dziejów karmiliśmy się tymi pieczętowanymi śmiercią przejawami polskiego miłowania wolności i niezależności. W długie jesienne wieczory czytywaliśmy opisy śmierci Wołodyjowskiego i Ketlinga w twierdzy kamienieckiej, recytowaliśmy Redu Teordona, wspominali Sierre. Ironili łze, przeglądając album z rycinami Grodgera. a więc powstanie styczniowe. No właśnie. Ja najbardziej, gdy chodzi o ten album i o tego malarza, zapamiętałem taką rycinę, taki obrazek, na którym panna w sukni czarnej żegna idącego do powstania młodego. Mężczyznę. No pewnie ukochanego może męża. Zapamiętałem, ale jednocześnie kryje się tutaj jakaś wielka zagadka. Bo cóż owa młoda kobieta mówiła wtedy tamtemu mężczyźnie? Idź i zgiń z honorem? Czy może raczej wróć do mnie? A może miała w sobie. Te twardość polskiej niewiasty, i patrząc mężczyźnie głęboko w oczy, powiedziała pamiętaj, nie daj się zabić. Praktyka wojny, praktyka bronienia ojczyzny, swego domu, swej rodziny, swej wiary jest jednoznaczna. Nie dać się zabić oznacza, że trzeba. Najprawdopodobniej zabić kogoś, kto chce nam odebrać to, co dla nas istotne, najważniejsze, święte. I żeby to zrobić, musi niejako po drodze ten ktoś odebrać nam życie. Mężczyzna z obrazu Grodgera uzbrojony jest w szable klasyczny atrybut człowieka wojennego drugiej połowy XIX wieku. I na pewno nie jest to szabla paradna, służąca tylko do ozdoby. A więc musiał umieć się tą białą bronią posługiwać, a to znaczy, że musiał umieć zadawać śmierć. Kobieta wtedy na pewno nie mdlała na widok takiego narzędzia, rozumiała jego przeznaczenie i umacniała wolę walki swojego mężczyzny. Przypinając mu biało-czerwoną kokardę do konfederatki. Dokładnie tak, jak to namalował mistrz Artur. Współczesne odkrywanie pokolenia żołnierzy wyklętych dało nam okazję do uświadomienia sobie zupełnie innego świata wartości, niż ten, który jest obecnie lansowany. Jako jedynie słuszny bo jakże kłócą się wizerunki żołnierzy podziemia niepodległościowego wszechobecnym współcześnie w kulturze europejskiej kultem bezpieczeństwa człowieka ponad wszystko. Tymczasem czarno-białe, stare, często podniszczone fotografie pokazują nam młodych chłopców, którzy z dumą prezentują swe pistolety maszynowe i broń krótką. I oni także, jak i ich dziadowie z okresu Powstania Styczniowego, dobrze wiedzą, do czego broń służy, jak się nią posługiwać, aby zabić wroga. I tutaj znów mam skojarzenie z konkretnym obrazkiem, fotografią, skądinąd wykorzystaną w folderze mojego teatru, nie teraz, i naszego spektaklu pod tytułem wyklęci. Oto polną drogą idą żołnierze majora Zygmunt'a Szędzielarza Łupaszki, jednego z dowódców polskiej antykomunistycznej insurrekcji po 1945 roku. Oczywiście mają broń. Oczywiście czujemy, że widzimy ludzi, którzy wyszli z ognia i są. W tym ogniu i we krwi zahartowani. Ale widzimy coś jeszcze. Widzimy ręgrafy z Matką Boską Ostrobramską. I tak, mamy tutaj jeszcze jeden kontekst naszej narodowo wyzwoleńczej Krucjaty. Kontekst religijny. Czy nie ma tu sprzeczności, ktoś zapyta, on idzie na wojnę, ona. Żegna go znakiem krzyża, on walczy i zabija, a na piersi chołby wizerunek Maryi. Oni składali przysięgę i kładli ręce na krzyżu, ślubowali ojczyźnie i ślubowali Bogu. A co z piątym przykazaniem? Zapyta dzisiejszy internetowy chrześcijanin i w ogóle kara śmierci to coś okropnego doda humanista modernista a przecież nawet w obecnej nauce kościoła tak bardzo zmienionej po drugim soborze watykańskim kara śmierci wciąż jest uznawana a pojęcie wojny sprawiedliwej funkcjonuje jak najbardziej a jeżeli tak to dlaczego pozwoliliśmy się najpierw rozbroić a potem pozwoliliśmy aby Oduczono nas się bić. Mały rycerz wobec takiego diktum położyłby znacząco dłoń na rękojeści swojej szabli i powiedział, jak się nie będą nas bali, to się będą z nas śmiali. Te strzelnice z pomysłu na konstytuującą polskość edukacyjną triadę Grzegorza Brauna, to nie jest tylko figura retoryczna. To nasz obowiązek, a ja bym do tego jeszcze dodał, o no właśnie, kobietę, która wiernie czeka na powrót mężczyzny z wojny. Nie tylko czeka, to jej czekanie jest bardzo twórcze. No a w końcu to się zdarza i tak jak u Grodgera, który, uwaga, namalował niejako część drugą opisanego wyżej przeze mnie pożegnania i nadał tej drugiej części tytuł Powitanie. I tutaj mamy coś takiego. Ona, tym razem ubrana na biało, wita swego powstańca. On, bez prawej ręki, o, jakże widoczny, jednoznaczny ślad wojny, prawda? Więc on przypada ustami do jej dłoni, a my niemal słyszymy, co mówi. No widzisz? Wróciłem. Taki dyptyk malarski jest możliwy tylko wtedy, gdy z jednej strony będziemy świadomi, że są takie miłości, o które należy walczyć i to z bronią w ręku. Przypomnijmy je sobie: Bóg, honor i Ojczyzna. Ponadto, że będziemy pewni, iż zabijając w tej walce nieprzyjaciela, nie splamimy naszego sumienia. I jeszcze. Że spowiednik wysłuchawszy nas udzieli jednoznacznego rozgrzeszenia, aby nie był dla nas traumą fakt skutecznego użycia broni przeciwko wrogowi. No i w końcu taki uporządkowany świat będzie możliwy, gdy każda z kobiet naszego życia matka, żona lub ukochana. Nie tylko pobłogosławi nas Bożym imieniem na wojenną drogę, ale także przywita całym sercem, gdy wrócimy, mówiąc: Bogu niech będą dzięki. Panią rączki całuję, panom ściskam prawicę.